Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Pokażę Wam sztuczkę, a mianowicie latającego motylka. Ten motylek macha skrzydełkami, kiedy tylko zbliżymy do niego balonik. I jak uzyskałam taki efekt, pokażę Wam w tym filmiku. Będziemy potrzebować bibułkę, ja tutaj mam w dwóch kolorach. To jest bibułka gładka. Mam też papier kolorowy, samoprzylepny, możecie wziąć też zwykły. Oprócz tego mam balonika, ołówek, nożyczki, klej i kawałek kartonika. I na kawałku papieru kolorowego rysujemy tułów motylka. A teraz rysujemy skrzydło motylka. Warto sobie przymierzyć, żeby wiedzieć, jakie ma być duże. I to mniej więcej takie skrzydełko. I teraz drugie skrzydełko możemy zrobić w tym samym kolorze, albo w innym. Ja chcę akurat niebieskie. Teraz potrzebny będzie nam kartonik i przykładamy dwa skrzydełka oraz tułów motylka. Jeżeli macie papier samoprzylepny, to możecie odedrzeć, a jeżeli to nie jest papier samoprzylepny, to trzeba będzie użyć kleju. A teraz pompujemy balonik. I widzicie? Nic tu się nie rusza, kiedy balonik jest napompowany. Teraz musimy potrzeć balonik o ubranie albo o kawałek materiału. Możemy trzeć dosyć długo, oczywiście ostrożnie, żeby balonik nie pękł. I teraz sprawdzamy i widzimy, że skrzydełka się podnoszą. Ważne, żeby skrzydełka były zrobione z bibułki albo innego lekkiego papieru. Jeżeli to będzie jakiś kartonik albo coś grubszego, to nie będzie działało w ten sposób. Oczywiście, jak się domyślacie, to nie są czary żadne, tylko fizyka. Balonik się elektryzuje poprzez kontakt z materiałem i potem przyciąga lekkie przedmioty, małe papierki albo właśnie bibułkę. I teraz już ten efekt zniknął, ponieważ się rozelektryzował balonik i trzeba go znowu naelektryzować. I znowu pocieram o ubranie. I znowu skrzydełka się podnoszą. To jest taka bardzo prosta sztuczka, którą możecie pokazywać również innym. Wystarczy, to nie musi być motylek, oczywiście mój pomysł jest z motylkiem, ale wystarczy potrzeć balonik i podnosić nim na przykład kawałki papieru albo właśnie jakieś drobne, małe rysunki, wycinanki.
takie rzeczy będą się przyklejać do balonika. Kartonika w tej sytuacji użyłam po to głównie, żeby motylek był bardziej stabilny i żeby środek był do czegoś przyczepiony. Gdybym położyła takiego motylka na stole po prostu, to by była duża szansa, żeby się przylepił do balonika. Mam nadzieję, że moja sztuczka się Wam podobała. To jest wprowadzenie bardzo proste i szybkie do fizyki. Jeśli się Wam podobała, to będę się ogromnie cieszyć z lajków. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych naszych filmików. Do następnego razu, cześć!